urodziłem się w Kaliszu. Tam skończyłem gimnazjum. Później dostałem się do Brześcia nad Bugiem, do szkoły podchorążych. W 1938 roku już miałem z powrotem łączność z wojskiem, bo mnie wezwali na Zaolzie. No, to Zaolzie, jakśmy przekroczyli, to też powinniśmy to wziąć między kartki historii. Mnie się osobiście wydawało, że Czesi byli o wiele lepiej uzbrojeni, jak my byliśmy. No ale Czesi nigdy nie byli narodem bojowym. Później był 1939 rok. No wrócimy do tego 84. Pułku Poleckiego. Pamiętam pierwszą pochwałę pierwszego dnia, bo byłem dowódcą karabinu maszynowego. Jak zobaczyłem Niemców, to po prostu nie mogę głosu wydobyć. Tak zapomniałem o tym, o kierunku ognia, jakości ognia, to wszystko mnie uczyli na szkole podchorążych, wyszło z głowy. Dopiero jak Niemcy byli bardzo, bardzo blisko, wydusiłem siebie ognia. A ci Poleszucy, posłuszny naród, zaczęli strzelać. Więc major Rosiński, dowódca badań, mówi, były mój dowódca szkoły podchorążych. Mówi, ale podchorąży się wykazał tak zimną krwią. Nie mogę powiedzieć, panie majorze, nie zimną krwią, tylko nie wiedziałem, co zrobić z tym wszystkim. Nasza 300 dywizja skończyła zasadniczo swoje dzieje bojowe 11 września. W tej całej masie ludzi, którzy się cofali, doszliśmy do granicy rumuńskiej. Zostaliśmy internowani. W Rumunii zaczęli nas organizować władze w kolejności. Ja z kolegami powiedziałem, kolejność, cacy, cacy, niech was organizują. Ja idę sam, jeszcze trzech kolegów się dobrało. Żeśmy sobie poszli w świat, w kierunku na Jugosławię, później do Włoch i do Francji. Przyszła kampania francuska. Byłem w batalionie Pepins. Broniliśmy cofających się Francuzów. No i znalazłem się w Paryżu. W Paryżu trochę się przespałem. Jak już obudziłem się, ta dziewczyna, prostytutka, która mnie przechowała, mówiła, że mnie starała się dobudzić, ale się nie dobudziłem. No okazało się, że już byli Niemcy i zostałem zaresztowany do niewoli. Miałem jeszcze swoich trzech kolegów. No i tak żeśmy się zastanawiali, jak zaczęli nas prowadzić powoli do granicy niemieckiej, powiem przez las, to ja mówię w nogi. Tych czterech żołnierzy niemieckich, przecież nie mogło do czterech strzelać w każdym kierunku i żeśmy się wydostali stamtąd. No i później przez Hiszpanię, Gibraltar do Anglii. Najpierw byłem koło Glasgowa. Stamtąd wysłali nas do Biggar, to jest na północy Szkocji, gdzie deszcz tylko pada codziennie plus jednego dnia, tylko nie wiadomo, w który dzień nie pada. No i tam, jak zacząłem tam działać, ten obóz trzeba było budować, z drugiej strony przez taki był płotek kamienny, a z drugiej strony się odzywa głos, ten pyskacz to musi być mój brat. No okazało się, mój brat, który przeszedł przez Saint-Jean-de-Luz, znalazł się w tym Biggar. I później zaczęli organizować oddziały komandosów. I w pewnym momencie generał Soskowski i admirał Mountbatten zdecydowali stworzenie samodzielnej kompanii Polski. W tym samym czasie został zorganizowany jedno komando, tak zwane 10. Międzyalianckie,
ten Interallied, które było komandem, gdzie każda kompania, kompania w komandzie się nazywała troopem, stara terminologia angielska, innej narodowości. I w ten sposób szósta kompania przyszła Polska. Na żądanie generała Andersa, żeśmy zostali przydzieleni z drugiej brygady komando do Korpusu Polskiego. Jak myśmy przyszli do korpusu, ta samodzielna kompania komando, jak żeśmy widzieli średnią wieku i ludzi, którzy przeszli przez Rosję i oni mieli atakować Monte Cassino, nam się chciało płakać. Bo to byli ludzie fizycznie jeszcze na 100% nie odzyskali swojej normalnej siły fizycznej, którą ma normalny gość w tym wieku, który by nie przeszedł przez Syberię. To, co myśmy zrobili pod Monte Cassinem, to zasadniczo było podniesienie ducha po tym pierwszym natarciu, jak na swoje załamanie. Chodziło o to, żeby zrobić drugą samosierę, jak ja twierdzę. Żeby oddział jakiś przeszedł z tego, jak ten amfiteatr jest, przeszedł z tego zapleczan przez widmo, przez tą Dolinę Śmierci na San Angelo. I to, cośmy zrobili. Po prostu pokazaliśmy, że przez Dolinę Śmierci można przejść. Na Monte Cassino wyszło 84. Zeszło samodzielnej kompanii komando 18. Pierwsza wyleciana Jana to była pułapka. I ja nastąpiłem na tą pułapkę. Także ci, którzy byli za mną, dostali gorzej ode mnie. Tak samo jak drugim razem do ataku żeśmy szli i tuż przede mną wybuchł pocisk 288 mm. Mi się wydaje, że od tego czasu zacząłem tracić włosy. Na drugi dzień narzekałem, że mnie włosy bolą, co nie może być. A jednego żołnierza rozerwało, a drugi był ciężko ranny. Kwestia szczęścia. Potem jak byłem ranny, dostałem się do szpitala i obok leży gość i prosi mnie, czy mogę mu podać wody, bo jest spragnionym. To wziąłem tą szklankę wody z tego pudełka po pomarańczach, które koło mnie stało i położyłem na jego stronę. Nigdy już nie zapomnę tego wzroku, popatrzył się na mnie, ja się popatrzyłem, a tam jest koc i tylko widać kadłub, głowę i kadłub. Ani rąk, ani nóg. Więc stałem i dałem się tą wodę do napicia. Chociaż u nas uważali, że powinien człowiek zawsze zostawić sobie ostatni pocisk, czy ostatni granat w wypadku inwalidztwa. No ale jak ktoś traci ręce, to ani mu ostatni pocisk nie pomoże, ani ostatni granat. Myśmy skończyli wojnę o 12 godzinie 8 maja.
Ja byłem oficerem służbowym, to najgorsza rzecz, która może być, bo wszyscy uważali, że muszą wypróżnić magazynki w karabinach maszynowych. Wszystkie armaty zaczęły strzelać w wszystkich kierunkach, a dowódca najpierw mówi, ty jesteś oficer służbowy, uspokój ich. To był okres czasu, w którym nie można było rozmawiać z starszymi oficerami zawodowymi. Im wszystkim się marzyło, że wojna się nie skończyła, że oni wrócą do Polski, że oni będą tymi, którzy będą w Polsce rządzili. 1945-1946 rok. Prawdopodobnie 50% oficerów to byli oficerowie, którzy przyszli z obozów wojennych. Już było, zaczynały być starcia. Był dowódca brygady pułkownik, to dawało się jakiegoś pułkownika na zastępcę dowódcy brygady. Ale się okazało, że ten pułkownik był porucznikiem w 1939 roku, a tamten był pułkownikiem w 1939 roku. I teraz ten zastępca mówił do tego dowódcy, co pan wie, przecież pan był zaledwie porucznikiem. Nie patrzyli, że ten gość przez te 8 lat, jeżeli chodzi o 1939 roku, czy przez te 3 lata wojny, ostatni okres, nauczyli się szalenie dużo. Ponieważ Anders chciał mieć jak największą armię, to brało się Wehrmachtu. Jak ja kazałem coś zrobić, to taki żołnierz nie wiedział, czy mi powiedzieć Jawohl, Herr Leutnant, czy tak jest, panie poruczniku. Część z nich była wcielona do Wehrmachtu. Większość Ślązaków, ja miałem dowódcę drużyny u siebie, który miał 2 Eisenkreuz. Dostał ode mnie krzyż waleczny też. Podałem go do krzyża walecznego. On był z Bydgoszczy, Kowalski. Tylko po wojnie to się śmiałem z niego i mówię, to słuchaj Kowalski, to ty założysz krzyż waleczny najpierw, czy tak jak dostawałeś Eisenkreuz drugiej klasy, trzeciej i krzyż waleczny? W pewnym momencie dostaliśmy za zadanie 200 podporuczników z Armii Krajowej. Podporuczników, przeszkolić ich. To była syzyfowa praca. Jak można przeszkolić cywili, którzy nie znają ABC wojskowego? Dochodziło do takich hecy, że patrzymy się na gościa, a on ma krzyż walecznych, a później ma virtuti militari. To trzeba się było zapytać, coś dostał najpierw, czy ty wiesz, jaka jest kolejność odznaczeń. Większość ludzi przechodziła, że tak powiem, rozterki wewnętrzne. Wrócić, nie wrócić. Bardzo dużo ludzi, było bardzo dużo, że tak powiem, żołnierzy czy oficerów, którzy skierowali się do picia. Problemy były różne. Ja rozwiązałem swoją na przykład sprawę jeszcze w czasie wojny pod Castelfidardo. Takie było natarcie artylerii. Ja sobie doszedłem do wniosku, że piękna noc, to ja pójdę pod czołg i się tam prześpię. No ale spać nie można było i pod tym czołgiem sobie tak leżę i sobie myślę, co ja będę robił w przyszłości. Ta wojna się kończy lada tydzień. Do Polski nie wracamy, bo tam wiadomo, że wrócą Rosjanie.
A gdybym nawet wrócił, no to co ja, ojciec, nie wiedziałem o tym, no już doszło do mnie, że ojciec zginął z głodu w Warszawie, w getcie. Ja wtedy zdecydowałem, że ja nie wracam. Ja sobie muszę znaleźć inne drogi życiowe. Była mała grupa, która się związała tak samo z grupą angielską, która wykorzystała swoje przeszkolenie komandosowe. Przeszli na przemyt. Te łodzie desantowe małe były do dyspozycji. Nadal można było brylanty dostać w Holandii, a sprzedać w Anglii. Nadal gdzieś potrzeba było oliwy. Nadal kursowali. W tym momencie czasu dużo gości wśród prawie zrobiło pieniądze na przemycie złotych monet z Egiptu i Palestyny do Włoch. Tak zwane kasztany. My w komando mieliśmy jednego tylko, którego wartość była 500 funtów. A reszta z nas to była taka, że jakśmy wyszli, ja pamiętam z tego, co dostałem, musiałem jeszcze 10 funtów dopłacić do rachunku mesowego. I razem z żoną odprawa nasza, jak wyszliśmy z wojska, była razem 90 funtów. Grupa, dla której najtrudniej życie się przedstawia w tym momencie, to była grupa tych oficerów służby stałej, która starała się zostać w korpusie, aż ich wyrzucili. Znaczy do samego końca. Także jak oni wyszli, już o pracę było trudniej. Lepszych prac dla nich nie było, bo nie byli żadnymi fachowcami. Do kopalni nie nadawali się. Mogli iść do fabryk tekstylnych jako sprzątacze. Ja poszedłem na angielski uniwersytet. No i tak 5 lat musiałem zrobić 3 lata. Bo jak poszedłem na uniwerek, to już byłem młodzieńcem 28-letnim. Ojciec, dziecka, rodzina. A wiedziałem, że muszę jak najszybciej iść do pracy. Także jak skończyłem studia, to miałem 31,5 lat. Pomogło mi, że pracowałem w tekstylu i pomogło mi nazwisko. Nikt się nie pytał o doświadczenie, bo jak przetłumaczyłem nazwisko, że jestem Silk, no to uważali, że muszę być tradycyjnie z rodziny tekstylnej. Brat mój przed samą śmiercią powiedział coś, co było bardzo dużą prawdą, o której nigdy do mnie nie doszło. Mówi: Henek, wiesz co, myśmy przegrali. Mówię: co znowu przegrali? Wiem, że to są twoje ostatnie dni, no ale mieliśmy piękny żywot. Tyś był jednym z najbardziej wziętych architektów w Anglii. Zarabiałeś kupę forsy, miałeś piękny dom, piękną rodzinę. Ja miałem wszystkie sukcesy w swoim zawodzie. Też swoją bardzo ładną rodzinę. Mówi: Henek, nie o tym chcę mówić. Wiesz, Henek, my żeśmy zawsze byli bardzo dobrymi Polakami. A dookoła wszyscy prawie uważali nas za Żydów. Nie wiem, czy miał rację, czy nie. Ja wierzę
w Boga. Ale z drugiej strony bardzo mi się podoba karma indyjska. Mnie się wydaje, że te dwie strony na jednej, które jest moje nazwisko, się zlepiły i nikt nie może odczytać mojej karmy. W to ja wierzę. Jakoś w życiu, muszę powiedzieć, że wtedy, kiedy byłem w rogu, przyciśnięty do rogu i wydawało mi się, że nie było wyjścia, zawsze coś znalazło. Thank you.